Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Dzisiaj mam, słuchajcie, dzień wolny od pracy. Mamy dzisiaj poniedziałek. Ja się nie mogę przyzwyczaić, zawsze jak mam wolno, to mi się wydaje, że to jest weekend. Ja się zbieram do Edynburga. No, mam nadzieję, że Was ze sobą zabiorę, że Wam będę mogła coś pokazać. Nie wiem, czy te światło, kurde, tu zapalić, czy nie. Czekajcie. Niech będzie. Ja dzisiaj w końcu troszeczkę chcę wyglądać, chociaż troszeczkę jak człowiek, więc mam na sobie dżinsy i mam na sobie koszulkę i mam na sobie kowbojki. Także dzisiaj troszeczkę obcasowo. A co? Zaszalejemy. Zróbmy sobie, musimy sobie zrobić tak, pielęgnację. Więc zacznijmy. Mam buźkę umytą, więc lecimy z tonikiem. Dobra, nie będę tego zakładać toniku. Znaczy aplikować. Czekajcie, wezmę sobie wacik. Zaaplikuj, zrobimy sobie pielęgnację, czy zrobimy sobie makijaż? Chyba raczej nie, bo tak jak mówię, trochę się śpieszę. Dzisiaj też chyba będzie padać. A zaaplikujmy sobie, jakoś tak mam ochotę go w końcu zdenkować. Tak samo jak mam ochotę zdenkować, słuchajcie, tą moją wodę micelarną z garniera. Ona jest taka ogromna, że po prostu już mnie irytuje. Nie lubię, jak tak długo, długo muszę coś używać i nie mogę tego skończyć. Nie wiem, czy też tak macie. Okej. Tonik. No, zaaplikujemy sobie oczywiście jakieś rzęski. Okej, dobra. Tonik używam ten Lange. Cały... No, chciałabym go zdenkować po prostu. Tak sobie tutaj stoi, a nie tu, bo tu już nie ma miejsca. Aczkolwiek to chyba w ogóle, wiecie co, ja to miałam, ale to było otwarte i to na pewno to było 6 miesięcy. Dobra, ja to wyrzucam, gdyż to przekroczyło 6 miesięcy. To już dawno. Ten tonik sobie tutaj wyjmę i on niech sobie stoi. No i ta woda micelarna. Mam ją i mnie tak drażni. Następnym razem tylko i wyłącznie małe buteleczki. Po prostu drażni mnie strasznie, nie? Ten wielki rozmiar. Dobra, zalotka. Będziemy potrzebować. Bond. Dobra. Szczoteczka do rzęs. Aplikator i tu gdzieś, o dobra, i mam pensetę, okej, na usta, co poleci na usta, no nie wiem, może Pat McGrath, tak myślę, że chyba błyszczyk, sprawdźmy, dobra, nie będę robić żadnych płatków, nie mam teraz na to czasu, Pat McGrath, błyszczyk dopasowany idealnie dla mnie, to jest idealny kolor, jaki ja uwielbiam, okej, czekajcie, ja sobie będę się śpieszyć i wyjadę. Przyszła mi dzisiaj przesyłka, zamówiłam, wiecie co, jestem też naprawdę osiołek. Macie tak czasami, że zamawiacie na przykład dwa razy to samo? To już nie jest pierwszy raz, kiedy mi się coś takiego przytrafiło, że coś wcześniej zamówiłam i wczoraj na przykład wyskoczyła mi strona reklama Rodiala i mówię, o, jaką mają fajną cenę, chyba to zamawiałam. I teraz tak. Wiedziałam, że byłam w koszyku, wiedziałam, że to chciałam zamówić, ale nie byłam pewna, czy to w końcu zamówiłam, czy tego nie zamówiłam. No i był to lip scrub. Zamówiłam w tym zamówieniu dwa. No, ja to jestem po prostu dwa. Tak to przyszło i tutaj domówiłam sobie tylko te próbeczki. No i wczoraj właśnie, jak sobie weszłam na tą stronę, dobra, wszystko, patrzę, czy wszystko tu jest. Jak weszłam wczoraj na tą stronę, patrzę, są te lip scruby, mówię, o, po piątaku, chyba właśnie nie zamówiłam w końcu tych poprzednich. No i teraz zamówiłam drugi raz, czyli wczoraj zamówiłam jeszcze jeden. Czyli będę miała trzy, ale one są normalnie po dyszce, teraz były za piątaka, tutaj domówiłam sobie, w sensie wybrałam sobie dwie jakieś saszetki. Diamond, bardzo lubię te kosmetyki. Szkoda, że już zaplikowałam, mogłam sobie użyć ten scrub, bo on jest świetny, on fajnie też tak nawilża te usta. On jest bardzo fajny nawet do wzięcia ze sobą gdzieś tam, jak gdzieś jedziecie, wychodzicie, żeby sobie nawet te usta poprawić. Także bardzo mnie to cieszy. Na razie nie potrzebuję, na razie wezmę ze sobą po prostu ten dzisiaj chyba błyszczyk tylko. Także to, no i ten właśnie błysk uwielbiam, po prostu ten efekt uwielbiam. Dobrze, mamy tonik zaaplikowany, czy bierzemy łańcuszek? A weźmy sobie łańcuszek, why not? Why not? Czy będzie nam pasował dzisiaj ten łańcuszek? Nie bardzo chyba, co? Bo tu mamy trochę srebra, tu trochę złote, ale w okularkach mam złoto. Dobra, wymieszajmy. Wymieszajmy srebro ze złotem. Mam dla Was też parę perełek, pokażę Wam też później, co zakupiłam właśnie w TK Maxie, ale teraz nie mam za bardzo na to czasu. Aga, dasz radę. Zadziałało. To zawsze działa. Dobra.
Więc co potrzebujemy? Dobra, zaaplikujemy dzisiaj te rzęsy, które miałam wczoraj, czyli zalotka, rozczeszemy rzęsy. Dobra, mamy to. No i teraz leci bądzik. Strasznie jasne te światło. No, przepraszam. Przepraszam. Dobra, zaaplikujmy. Bardzo chcę kupić dzisiaj te kępki, których nie było ostatnio, co chciałam. Te z Kiss, ale te, których macie trzy rządki na tacce. Dobra, aplikujemy bond. I znowu Wam pokażę aplikację. Muszę cofnąć się w ogóle do tych filmów, które mam dla Was do obrobienia, bo muszę zobaczyć, czy ja Wam dosłownie fajnie zrobiłam taki oddzielny test i filmik poświęcony właśnie tej falskarze. Bardzo dużo jest zapytań. Sporo z Was kupiło już sobie ten zestaw i sobie tam gdzieś niektóre z Was z czymś nie radzicie. Więc no fajnie byłoby Wam coś takiego przygotować, nagrać, ale muszę zobaczyć, bo na pewno coś nagrałam. Tylko teraz naprawdę zabijcie mnie. Nie pamiętam, czy o wszystkim powiedziałam, czy nie. Mam tylko 3 dni wolne. Powiem Wam, że w porównaniu z całym tygodniem, jak tak zapierdzielałam, to wcale nie jest dużo. To się tylko wydaje, że to jest dużo. Dobra, biorę rzęsę. Poczekajcie, dobra. Okej, widzę gdzieś włos, widzę Cię, o, zdjęłam włosa, biorę rzęsę, pięknie, tak się zdarza, naprawdę, nie przejmujcie się dziewczyny, jak Wam się coś takiego przydarzy, bo to jest rzecz normalna, czekajcie, bo zawsze zapominam, dobrze, tą stroną, o. No i teraz powinno pójść. O! Właśnie tak. No i teraz tylko poprawiamy. No i teraz aplikacja rząski. Bierzemy. I przykładamy. Dzisiaj mi coś niefortunnie to poszło, powiem Wam szczerze. No, dzisiaj to coś mi nie pykło. Ale to może właśnie dlatego, że się śpieszę, wiecie? I to moja kara jest za to, że się śpieszę. Bo to powinno się robić powolutku, z wyczuciem. A mi się naprawdę spieszy i tak odklejam, przeklejam. Dobra, jak widzicie, mam trochę bądziku na palcu, więc przejedziemy sobie removerem. Ten remover by mi się przydało zakupić od razu jeszcze jeden, żeby po prostu mieć już zapas. Też pytałyście, są pytania właśnie, czy trzeba mieć ten remover. Ja już Wam mówiłam, że ja wcześniej radziłam sobie czymś na bazie olejku, bo z tego, co przeczytałam i widziałam, to dziewczyny sobie radzą właśnie czymkolwiek, jakimś płynem micelarnym, ale dwufazowym, który posiada w składzie trochę olejku, dlatego że to właśnie tenże olejek rozpuszcza nam bąd. Dobra, no powiedzmy, że jest ok, oby dzisiaj przetrwały. Mam nadzieję, że uda mi się kupić te kępki i że jutro będę mogła ćwiczyć sobie z kępkami. Tak by to wyglądało, oko z rzęsą. Dobra, teraz przejedziemy sobie troszeczkę sealem. Musimy o tym zawsze pamiętać, dlatego że to nam trzyma rzęsy te aplikowane z naszymi. Ale wzięłam sobie szczotę. Największą chyba, jaką mam. Nie wiem, o której się wyszykuję. Chciałam tak naprawdę po 10 jechać tym pociągiem, ale to już nie będzie możliwe, bo mam 20 minut do pociągu, więc raczej nie tym. Okej, wycieramy sobie to, co nam się dziś delikatniutko ubrudziło. Okidoki, teraz zaaplikujmy sobie pielęgnację i będzie to striwektin cały czas, niezmiennie. Też możecie obserwować jakieś moje zmiany na skórze po użyciu tego produktu, dlatego że on rzekomo ma niwelować jakieś tam drobne zmarszczki. Moje nie są drobne, umówmy się, ale faktycznie gdzieś tam delikatnie on wygładza tą skórę. A zwłaszcza zauważyłam to, słuchajcie, tutaj koło oczu i zauważyłam to tutaj na bruzdach. Ostatnio udało mi się zakupić, słuchajcie, tak fajną pielęgnację,
że mega się cieszę, mega się jaram, że będę miała co używać, testować, chociaż większość tych, z tych produktów to Wy naprawdę doskonale znacie. Dobra, pojadę pociągiem po 11. Może zajdę jeszcze po kawę. Dajmy sobie teraz olejek na moje brwi. Odżywić trzeba koniecznie. Zalecenie mojej pani od rzęs. Także trzeba się dostosować. No i biorę szczoteczkę i tylko sobie je przeczesuję. No zobaczymy, jak mi się długo utrzyma ten efekt. Też będę chciała, właśnie byłam umówiona już na laminację rzęs, ale przełożyłam, bo powiem Wam, że mi się za dużo rzeczy nałożyło naraz i nie byłabym w stanie się wyrobić ani czasowo, ani finansowo wcześniej. Dlatego muszę się umówić na nowo na laminację rzęs. Nie będziemy robić makijażu, bo nie mam, tak jak mówię dzisiaj, na to po prostu najzwyczajniej czasu. Aplikujemy sobie tylko jeszcze mgiełkę. Czy Ty tu coś, czy Ciebie już tu nie ma? O, skończyła się, to super. Bardzo mi się to podoba, że się skończyła, bo nie przepadałam za nią, a kupiłam ją, pamiętam, nie wiem, że mi się wylała, nie, no skończyła mi się. Kupiłam ją za namową, to jest Caudalie, ta niby Beauty Mist i powiem Wam, że w ogóle nie polecam, ja nie zauważyłam żadnego Beauty Mist, w ogóle niczego nie zauważyłam, a zakupiłam ją za namową La Make-up Bella, czyli Zuzi. No jak widzicie, czasami te polecenia się nie do końca sprawdzają i też mogę się założyć, że niektóre rzeczy, które ja Wam polecałam, pewnie się u niektórych z Was też nie sprawdziły, więc to naprawdę nie jest tak, że to wszystko u wszystkich jest jednakowo. Czy zaaplikujemy sobie dzisiaj podkład? Wolałabym nie, ale że wychodzę. Catrice. Nie wiem, czemu wzięłam Catrice. O, jaki straszny. Co tu się zadziało? Chyba mi albo wpadł... Czy Ty masz pompkę? A ja Cię źle otworzyłam. No oczywiście, że masz pompkę. Ja Cię źle otworzyłam. Przepraszam. Dobra. Ociupinka. Tylko tyle, żeby wyrównać kolory skóry. Rozetrę chyba nawet łapkami. Bardzo chcę Wam pokazać i użyć sobie dzisiaj rozświetlacz mój nowy. Dobra, rozcieramy łapkami. To jest bardzo delikatny, fajny podkładzik. To jest Catrice. Co Ty jesteś? True Skin. Tak się nazywa. Ja mam jaki odcień, zaraz Wam powiem. 020 Warm Beige. Chcę zastosować rozświetlacz. No a wiadomo, że no, nie na taką normalną skórę, tylko najładniej to jednak na podkładzie gdzieś tam. I puderek pod oczy i to by było chyba na tyle z mojej pielęgnacji. Wystarczy. Dobra. Puder. Gdzie Ty jesteś? Mój puder, puder, puder. Jesteś. Mam trochę nowości kosmetycznych. Pokazuję Wam przyściutko. Puder oczywiście od Charlotte. Okolica pod oczami jak najbardziej musi być przypudrowana. A tu ma nam się nic nie wyświecać. Denko, tak zwane. Mega, najlepszy puder, jaki kiedykolwiek miałam, naprawdę. Dobra, jeszcze raz wyczeszmy moje brwi. A może jeszcze trochę bronzera. A, zaszalejmy. A co? Niedużo. Niedużo na brodę. Mamy gdzieś tu gąbeczkę, czy nie mamy gdzieś tu gąbeczki? Tutaj nie mam, ale gdzieś miałam tu. Dobra, mamy gąbeczkę. Odrobinka, jak widzicie, niedużo. Tyle o ile. Też najlepszy bronzer ever, czyli Charlotte. Dobra, mamy to i teraz jeżeli chodzi o rozświetlenie, mam nowy rozświetlacz, jaki nabyłam w TK Maxie z 47 na 9,99. Rodial Instagram Compact Deluxe Highlighting Powder i ja mam w odcieniu 02. Dobra, bardzo ładnie wygląda, jest bardzo porządne, jest ciężkie, srebrne, to jest skórka, on wygląda tak, po roztarciu wygląda tak. Bardzo swoją konsystencją i wszystkim w koło przypomina mi Fenty. Fenty ten, gdzie Ty jesteś? O, ten. Tak, oczywiście mówię wykończeniowo, nie? Ten Fenty mi przypomina. Dobra, weźmy sobie pędzelek do rozświetlacza i rozświetlmy sobie tak, kość policzkowa.
Okej, okay. Od góry do dołu będziecie widziały. On daje taki raczej zimny odcień, chłodny. Dobra. Druga strona, no nie muszę chyba nic mówić, prawda? On mówi sam za siebie. Dobra, myślę, że jeszcze z drugiej strony. Kupidyna już mamy, ale jeszcze bym dała gdzie? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Czekajcie, jakiś taki wąski, może taki malutki. Spróbujemy, bo chciałabym dać go. O, dosłownie łuk brwiowy po prostu. O, rozświetlmy go sobie. Pięknie to wyszło. A jeszcze trochę. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, bardzo się cieszę, że go zakupiłam. Może dajmy sobie większym trochę pędzelkiem. A. I druga strona, i jeszcze raz, i jeszcze trochę. Pięknie jest, bardzo mi się podoba. Zobaczcie. Zobaczcie na ten błysk. On jest faktycznie jasny, ale jest przepiękny. I nie wiem, czy to dobry pomysł, ale dzisiaj postanowiłam wziąć inną torebkę. Z torebką też, o, włos. Też chciałam zaszaleć o ciupinkę. Teraz Wam się pokażę w całości. Światło, światło. I teraz tak, biorę kurtkę. Kurtkę biorę tą. Spodnie mam z I Saw It First. Koszulkę mam z New Looka. Kurtkę mam z Shein. A torebeczkę mam, a torebkę mam od mojego braciszka, jaką dostałam na urodziny, jak byłam w Polsce w październiku tamtego roku oczywiście. Dobra, tak myślę, wiecie co, że chyba wezmę w ogóle jedną rzecz, bo będę w TK Maxie, to może będę mogła to oddać. Nie wiem, no zobaczymy. Wezmę ją ze sobą. Zakupiłam, słuchajcie, bluzkę, ale ona jest jednak taka, no nie, chciałam ją, ale jednak jej nie będę zostawiać. To ją od razu przechwycam. Zapach na włosy to oczywiście J'adore od Dior. Ten sam zapach, jeśli chodzi o perfume. Dobra, jeszcze może na nadgarstki. I co? I dezodorant. To samo. Cały zestaw ten Żadora, który zakupiłam na promkach zaczepistych. No i dobra. Nie żałuję. Chcę ładnie pachnieć. Czy to już wszystko? Myślę, że to już wszystko. I torebka właśnie Wam zaraz pokażę. Biorę tą. Czekajcie, jeszcze okularki sobie tylko wyciągnę, bo być może mi się od razu przydadzą. I to jest minus właśnie tych torebek. O, minus torebek, które mają wyglądać ładnie, są mniej praktyczne. O, no i to jest moja stylizacja i moja torebka na dziś. Chanelka, dzisiaj jestem tak ładnie. O, dziura mi się rozciągnęła. Mam nadzieję, że to wszystko widać. Także co, odzywam się do Was. Odzywam się do Was niebawem.